Cześć, z tej strony Karolina Sobańska i witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Jest to program, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych i inspirujących gości i rozmawiam z nimi na tematy, które są dla mnie ważne. Czasem jest to zdrowie, czasem jest to weganizm, innym razem ekologia, podróże, samoakceptacja. Tych tematów było już sporo. I one się cały czas poszerzają. Dzisiaj mam dla Was oczywiście wyjątkowego gościa, ale jest on o tyle bardziej wyjątkowy, że jest to moja druga już rozmowa z Anią Sudą. I na sam początek odeślę Was od razu do pierwszego odcinka podcastu. Jeżeli nie znacie Ani, Ania jest blogerką kulinarną, podróżniczką na pełen etat, która pozbyła się wszystkiego i ruszyła w podróż po świecie razem ze swoją rodzinką. O tym też mówiłyśmy w pierwszym odcinku. Jest to bardzo, bardzo inspirująca i pozytywna rozmowa. Natomiast dzisiejszy temat będzie znacznie poważniejszy, ponieważ porozmawiamy o życiu Ani z chorobą, o jej wieloletniej walce o zdrowie i jednocześnie o tym, jak przez ten cały czas pozostaje najbardziej pozytywną i cieszącą się życiem osobą, o tym jak z pokorą podeszła do wszystkiego, co przytrafiło jej się w życiu i potrafi czerpać z niego garściami. Jest to dla mnie osobiście wielka, wielka inspiracja. W kolejnej części rozmowy zaś porozmawiamy o Basi, czyli o córeczce Ani, o tym jak to jest uwieczniać w internecie to, co robi dziecko, jakie Ania stosuje metody wychowawcze oraz co planuje zrobić, kiedy Basia postanowi zjeść coś niewegańskiego. Ania zdradzi, dlaczego nie bywa tak często na YouTubie oraz czy woli kemping od hotelu. Zapraszam Was, miłego słuchania. Cześć Aniu. Cześć. Tak miło mi Cię widzieć po raz kolejny i bardzo się cieszę, że możemy znowu nagrać razem odcinek. Ja byłam, nie powiedziałabym, że w szoku, ale byłam tak wzruszona takim miłym odbiorem naszej rozmowy i nawet dostałam wśród tych pytań, o które prosiłam wczoraj w kontekście tego podcastu, że dużo osób czuło się, jakby rozmawiało z nami, jakby siedziało z nami przy kawie, po prostu słuchało sobie takich rozmów. Przy tym stole. Tak, tak, tak. A my teraz jeszcze mamy lepszy klimacik, bo jesteśmy w mieszkaniu, także nie jesteśmy w studio, tak. Więc zupełnie będzie jak rozmowa przy wodzie, no, tym razem, bo jest naprawdę strasznie gorąco, także cieszymy się, że jest upał. No, dodam tylko, że przed nagraniem właśnie dostałyśmy pytania od obserwatorów, za które bardzo dziękujemy. Postaram się coś z nich wyczarować i dzisiaj porozmawiamy trochę o czymś innym. Ostatnio było więcej o podróżach, o tym, jak zmieniłaś swój styl życia. Wszystkich oczywiście do tego odsyłamy. Natomiast na dzisiaj pierwszy temat jest taki, co u Ciebie słychać i co to się takiego zadziało, że jesteś w Polsce, bo jeszcze jak nagrywałyśmy, to plan był taki, że Ameryka Południowa, potem zobaczymy, kolejne destynacja, testujemy, tak. Kolejne rejony świata, a teraz jesteś w Polsce, to jest dosyć duży zwrot akcji, więc jak to się stało? Tak, to może właśnie na początku też wszystkich zachęcę bardzo do obejrzenia pierwszego odcinka naszego podcastu, bo tam wszystko jest wyjaśnione pięknie, ładnie i właściwie super nam się rozmawiało, też się cieszę, że jesteśmy znowu razem. No i słuchajcie, plan był taki, że Ameryka Południowa i to się wszystko wydarzyło, byliśmy w Ameryce Południowej i ja nie planowałam za bardzo dalej, dlatego że coś tak, ja mam takie w życiu różne przeczucia. Mhm. Ja tak czułam, że muszę na razie się wstrzymać z tymi planami i właśnie bardzo dobrze wyszło, dlatego że ja nie pamiętam, czasem wspominam, pewnie wspominam o tym, że choruję na pokrzywkę przewlekłą, czyli tak właśnie jak mówiłam, że podróżuję z chorobą przewlekłą, muszę być co 3 miesiące w Polsce, dlatego że potrzebuję, muszę się spotkać z lekarzem, pojechać do szpitala, dostać leki i tak dalej. No i okazało się po powrocie do Polski, że jest dla mnie lek, który jest lekiem bardzo nowym, którego w Polsce jeszcze wcześniej nie było. Jest to lek bardzo drogi, a oni mają go dla mnie w ramach programu od producenta. I lek, przyjmowanie go polega na tym, że dostaję 2 zastrzyki co miesiąc. Czyli co miesiąc muszę być w Polsce przez rok, bo terapia trwa 12 miesięcy. No i to troszeczkę jakby zmienia moje całe planowanie przyszłości przez najbliższy rok, dlatego że pojechać gdzieś na miesiąc to jest dosyć krótko, ale też ten lek powoduje, że nie mogę się opalać, nie mogę przebywać na mocnym słońcu, więc też odpada mi trochę różnych
miejsc, które chciałam odwiedzić, ale od razu powiem, że to nie jest dla mnie żadne zmartwienie, dlatego że to jest tylko rok i przez ten rok naprawdę mam w planach podróżować po Polsce, podróżować po Europie, też się skupić na innych rzeczach, na przykład właśnie na wydawaniu moich e-booków i tworzeniu kolejnych produktów, o których na razie nie chcę mówić, ale mam super plany. Ale powiedz mi, jaka jest Twoja historia z pokrzywką? Od jak dawno ona Ci doskwierała? Jak to się przejawiało? Miałam ją od 2 lat. Ona się pojawiła po prostu z dnia na dzień i lekarze twierdzą, że to zwykle tak jest właśnie z pokrzywką, że ona się po prostu pojawia znikąd. I zaczęło się od tego, że dostawałam takie jakby, można powiedzieć, wstrząsy anafilaktyczne. W sensie cała po prostu byłam spuchnięta, musiałam dzwonić po pogotowie, oni tam mnie ratowali, dawali mi różne zastrzyki. Ale zdarzyło Ci się to na przykład, jak byłaś gdzieś na końcu świata? Jak byłam na końcu świata, to już zanim pojechałam na koniec świata, to już miałam przy sobie leki, gdzie mogłam reagować sama, a wcześniej zdarzało mi się, że na przykład pojechałam sobie nad morze i później spędziłam tam cały dzień w szpitalu, bo musieli mnie ratować. No i tak to wyglądało przez pierwsze pół roku, zanim w ogóle zaczęłam przyjmować jakieś leki konkretne, to byłam w szpitalu mniej więcej raz w tygodniu, 2 razy w tygodniu czasami. Ale mimo wszystko to nie zmieniło Twoich planów. Chciałaś dalej odkrywać, podróżować. Tak, w ogóle, wiecie co, pokrzywka mi się pojawiła jak... To było chwilę po tym, jak zdecydowałam o tym, że sprzedajemy dom. I pamiętam, że jak pokazywałam dom kupcom, osobom, które go w końcu kupiły, to byłam po bycie w szpitalu, dlatego że pojechałam do szpitalu o 6 rano, byłam tak spuchnięta, oni musieli mi tam dać już na leki i tak dalej, a umówiliśmy się na oglądanie na 8, bo przed pracą ci ludzie chcieli przyjechać, więc ja przyjechałam cała taka spuchnięta. To nie wina domu. Tak, powiedziałam im, żeby się nie martwili, ja tak tylko wyglądam raz na jakiś czas. Ale nie zmieniło to zupełnie i ja tak trochę czułam, że może to jest ze stresu, że zmieniam wszystko i tak dalej, ale okazało się, że nie, po prostu to jest jakby taka choroba, gdzie tylko 10% osób dowiaduje się, co powoduje tą wysypkę. I to jest bardzo przykre życie, ale ja mam wrażenie, że podróże mi pomagają, że dostaję mniejszej pokrzywki niż jak jestem w jednym miejscu, bo już miałam naprawdę różne teorie, że może to woda, że zmiana wody, zmiana powietrza, proszki do prania, wszystko po prostu, ale nic jakby na nią, ona jakby cokolwiek robię, to nie ma żadnego znaczenia, ta pokrzywka i tak się zawsze pojawiała rano i znikała po kilku godzinach, później wracała wieczorem i tak codziennie. Ale Ciebie to jakoś bolało? Tak, to jest bardzo bolesne, takie jakby polewanie wrzątkiem skóry, jest naprawdę bardzo bolesne. Stosowałam najpierw maści, ale one mają dużo skutków ubocznych, więc tego... Jakieś takie maści sterydowe to było? Tak. Ale to no, też na krótki... Wiadomo, że przez krótki czas to jest w porządku. To też miałam zrobione przeróżne badania. Naprawdę ludzie często do mnie przyszło, o, zrób sobie takie badania, zrób takie. Słuchajcie, ja już miałam zrobione wszystkie badania, łącznie nawet z tomografią całego ciała, dlatego że taka pokrzywka często pojawia się przy nowotworach. I po prostu mój lekarz, do którego się zgłosiłam, hematolog, zbadał mi całe ciało, żeby mnie uspokoić, bo też trafiłam na lekarza, który jest podróżnikiem, sam podróżuje i każda moja wizyta u tego lekarza, skupiamy się na tym, kto z nas gdzie pojechał i on opowiada mi o tym, jak był w Japonii, albo jak uwielbia iść na Florydę, no i ja też mu opowiadam o moich podróżach i on właśnie mówił, że on chce mnie uspokoić przed moimi podróżami, żeby było wiadomo, że nie mam żadnej poważnej choroby, takiej ciężkiej choroby, która by postępowała, więc zrobił mi tomografię całego ciała. I okazało się, nic to tak, niepokojącego nie wykazało. Tak, okazało się, że wszystko jest dobrze, a pokrzywka jest niewiadomego pochodzenia. I właśnie to, że ja dostaję teraz te leki, ten program, to są leki, leczenie biologiczne, to żeby dostać... To musi być bardzo nowatorska. Tak, bo to są leki, które są jakby zaprogramowane do działania na konkretne komórki ciała. Czyli one nie mają takich skutków ubocznych, że nie działają na całe ciało, tylko wybiórczo. Nie wyniszczają całego organizmu. Tak. I one po prostu wybiórczo hamują reakcję alergiczną. I żeby dostać te leki, trzeba być zdrowym. Nie można mieć innych chorób. Okej. Więc to jest jakby też bardzo ważne. Dlatego ja zawsze jak tam jadę po te zastrzyki, to najpierw mam robione badanie krwi i muszę siedzieć pół dnia i czekać na wyniki. I jeszcze Twoja krtań z zeszłego tygodnia, miałaś stres, tak, że się nie wyleczysz. No właśnie, miałam bardzo stres, że się nie wyleczę i wyszło mi odrobinę podwyższone OB, ale dosłownie norma w tym szpitalu jest bardzo rygorystyczna, bo jest 12 mm przy tym opadzie krwi. Też takie szczegóły, a ja miałam 13, więc lekarz powiedział, że nie ma żadnego problemu, ale właśnie mam stres, bo
jakbym była chora, nie dostałam tych leków. Już parę razy miałaś te zastrzyki robione? Już trzy razy. Trzeci raz miałam wczoraj. To był trzeci raz? Mhm. Czy widzisz poprawę? Widzę ogromną poprawę. I czy to jest tak, że z każdym jest coraz lepiej? Jak to ma wyglądać? Lekarze mówią, że tak, że przy trzecim zastrzyku, już po 12 tygodniach, czyli powiedzmy za 3 tygodnie dla mnie teraz, powinno być super. I na to liczę, ale ja już po drugim zastrzyku miałam tak, że przez prawie cały miesiąc nie miałam w ogóle pokrzywki. To jest po prostu ogromna zmiana. I chyba też taka wielka ulga, tak, i nadzieja. Powiem Ci, że ja to podziwiam, że Twoje życie się bardzo zmieniło, Twój styl życia przeszedł taką rewolucję ostatnio, a Ty z taką pokorą i z takim spokojem po prostu przyjęłaś tę zmianę. To jest niesamowite, że wiesz, nie jedna osoba mogłaby stwierdzić, że nie, teraz jestem uziemiona, nie chciałam tego, a Ty po prostu zaakceptowałaś. Czy to było dla Ciebie trudne? Wiesz co, ja zawsze tak sobie myślę, że na wszystko jest czas i pora i są rzeczy ważne i najważniejsze. I dla mnie najważniejsze jest moje zdrowie. I oczywiście ważna jest bardzo dla mnie moja rodzina, Basia, ale moje zdrowie jest bardzo ważne i nie będę poświęcać zdrowia na rzecz czegoś innego. I tak naprawdę ja podróżowałam bardzo dużo, zwiedziłam ponad 50 krajów i mam bardzo dużo wspomnień. Tak naprawdę ja też część tych podróży jeszcze trawię, bo przecież na początku roku byliśmy na Galapagos przez miesiąc. Po prostu taka podróż to jest coś, co... Aż mam dreszcze, jak o tym mówię. Tak gęsią skórkę czuję. Galapagos to jest coś, co moim zdaniem człowiekowi zapewnia wrażenie, że może później o tym myśleć przez lata. Bo to, co się wydaje i co widzimy na filmach, to człowiekowi się wydaje, o, oni idą z kamerą i widzą gdzieś lwa morskiego albo flaminga i że muszą specjalnie szukać tych miejsc. Tam wcale tak nie jest. Tamte zwierzęta są na wyciągnięcie ręki po prostu wszędzie. Wychodzisz z restauracji, nie możesz wyjść, bo leży sobie lew morski. I on będzie na ciebie fukał, bo jak ty tutaj przychodzisz, jak on na tym dywaniku z jego teren. Tak. Albo jak są różne gdziekolwiek takie miejskie ławeczki albo stoliki, to też wszystko jest po prostu zajęte przez lwy morskie. Ale to jest super, że właśnie te zwierzęta są częścią tego życia, że jakby ludzie muszą się dostosować do tego, że zwierzęta tutaj zajmują ten teren. Ale całkowicie. Czy, tak trochę zmieniając temat, ale czy widzisz, że działalność człowieka wpływa negatywnie na to środowisko zwierząt w tamtych rejonach? Jeśli chodzi o Galapagos, to uważam, że nie, bo to jest rezerwat. Wszystkie te wyspy są, tam w ogóle jest limit turystów, 100 tysięcy osób rocznie może odwiedzić. Nie można wypożyczyć sobie, nie wiem, skutera. Tak naprawdę samochodu też nie można wypożyczyć. Wszystko to są, każdy taksówkarz to jest też taki przewodnik. Więc to są ludzie, którzy też Ci opowiedzą, co tam można znaleźć i tak dalej. I oni na przykład jadą, nie, muszą jechać 5 na godzinę, bo przed nimi idzie żółw. Więc to jest tak... To jest piękne. Tak. Jest niesamowite. Znaczy, jestem w stanie sobie to wyobrazić o tyle, że jeżeli ja byłam w Tajlandii przez 2 tygodnie, to była jedyna moja podróż taka pozaeuropejska. I tak to na mnie wpłynęło, że do tej pory mówię, że to zmieniło moje życie. Mimo, że to już było, no już, ale było to w listopadzie. Jeżeli Wy mieliście tyle wrażeń po prostu skumulowanych na przestrzeni lat, tak, ponad roku, to nie dziwię się, że siedzisz teraz i nadal masz tyle tak do przeanalizowania, zrozumienia i też możesz do tego wracać, bo też to uwieczniałaś. Tak. I właśnie po Galapagos też zwiedzaliśmy Amerykę Południową, byliśmy w Peru, byliśmy w Brazylii. To wszystko bardzo na mnie wpłynęło i pokazało mi, jak różny jest świat i jak jeszcze bardziej... Wcześniej właśnie, to pierwszy raz byłam w Ameryce Południowej, wcześniej byłam w Ameryce Środkowej, mhm, i Północnej i też w Azji, ale Ameryka Południowa to jest zupełnie co innego. Poczułam się jak na innej planecie. No ja jeszcze nigdy nie byłam, ale jest to duże marzenie mojej mamy, więc będę musiała ją zabrać. Ale pojawiło się takie pytanie wśród naszych obserwatorów, wspólnych, tak. Że mało Ciebie jest ostatnio na YouTubie, że bardziej jesteś na Instagramie. Tak. Jak to jest? Tak. Uwieczniasz podróże? Czy już nie chcesz uwieczniać podróży na YouTubie? Czy nie chcesz uwieczniać tego, co jest w Polsce na YouTubie? Jakie masz teraz podejście? Teraz głównie się skupiam na Instagramie, dlatego że mam wrażenie, że moja społeczność na Instagramie dojrzewa razem ze mną. Mhm. I że tam mam dużo więcej osób, które są podobne do mnie i szukają czegoś podobnego w życiu. Na YouTubie jest tak, że wiele moich filmów jest po prostu polecanych losowym osobom, które, których mój styl życia się im nie podoba. I dostawałam bardzo dużo
przeróżnych wiadomości, komentarzy na ten temat i mam większą motywację do tego, żeby mówić do osób na Instagramie, które wiem, że bardzo to doceniają i ten czas, który ja wkładam w przygotowywanie relacji i później staram się te relacje z różnych miejsc, na przykład z Galapagos stworzyłam filmy grozy, jak dwa żółwie ze sobą walczą, naprawdę takie, staram się przekazywać takie rzeczy, które ja naprawdę widzę w te relacje i zapisuję później te relacje i one tam są, też można je odtwarzać i mam wrażenie, że w tym momencie jest to dla mnie takie lepsze źródło przekazywania tego, co doświadczam z YouTube. Czyli też mogłabyś równie dobrze wrzucać filmy takie dłuższe, na przykład na InstaTV. Tak. I wtedy ten sam format zachować, tylko że z odbiorcą instagramowym. Tak, myślę, że to by też był dobry pomysł. Ja Ci powiem szczerze, że ja bardzo lubię Instagrama, że to jest moje też ulubione medium. Natomiast jestem bardzo powolna we wdrażaniu tych wszystkich nowinek i wiesz, dodawanie napisów zajęło mi dobre parę miesięcy patrzenia, jak wszyscy mają napisy i mówię w końcu, dobra Karolina, zrób to. Ale właśnie z tym InstaTV mam o tyle problem, że ja wrzucam na YouTube'a regularnie i wtedy zastanawiam się, czy ma sens właśnie powtarzanie tych samych treści. Czemu nie? Bo może są to inni odbiorcy. Moim też wiem, że dużo osób z YouTube'a, w sensie użytkowników YouTube'a, nie ma Instagrama. Mhm. To też jest właśnie ciekawe, że możliwe, że to nasza grupa odbiorców może być kompletnie różna na tych dwóch u mnie tak jest. Platformach. Ale znikniesz z YouTube'a, czy jeszcze dajesz sobie przerwę? Na razie mam przerwę, ale bardzo planuję, cały czas planuję, że wrócę, bo YouTube to jest taka moja pierwsza miłość. Tak, no właśnie. Zresztą ja myślę, że wszystkie najbardziej takie oddane osoby są z YouTube'a, dlatego nie wyobrażam sobie, żeby u mnie w ten piątek nie było filmu. Nawet jak teraz miałyśmy spotkanie Midweek w Warszawie, to usłyszałam taką, jedna z dziewczyn powiedziała do mnie, że cieszy ją to, że ona wie, że zawsze w piątek będzie film. Ja wtedy poczułam się jednocześnie bardzo szczęśliwa i przerażona. No tak. Ja sobie pomyślałam, ale ja nie wiem, czy zawsze będzie. I teraz wiem, że wszyscy myślą, że on będzie, wręcz wiedzą, tak, że on będzie, bo jednak przez te kilka lat udało się tę systematyczność wypracować. Ale ja tak, ale poczułam taką lekką presję. Mówię, kurczę, jakby się internet wysadził, to komuś będzie smutno. Ale nie, no pracuję nad tym. Dlatego mam zawsze do przodu zrobione rzeczy. Tak, ja uwielbiam twórców, którzy wrzucają systematycznie właśnie w te same dni tygodnia. Uwielbiam to po prostu, bo ja też przecież tak jak na przykład Ellen Fisher też zawsze wrzuca weekendy. Więc... Twoja ukochana Ellen, musisz ją poznać w końcu. Muszę. Ellen jest super. Ale szczególnie, że właśnie ona mieszka na Maui, na Hawajach i ja też tam byłam. I ona chodzi do tego sklepu, który ja też tak bardzo kochałam i to jest dla mnie takie, wiesz, ona tam jest. No wiesz, bardzo jest bliskie mojemu sercu. Jeszcze chciałam Ciebie zapytać a propos uwiecznienia Basi. Mhm. Czy robisz to też po to, żeby ona miała potem wspomnienia, żebyście mieli z tego oczywiście wspomnienia? Oczywiście, całkowicie. Myślę, że to będzie dla niej niesamowity pamiętnik. I zawsze uwieczniam ją, bo to też jest, wiadomo, kontrowersyjne. Tak, no właśnie, zastanawiam się, czy miałaś wątpliwości, czy to robić, czy nie. Miałam. I w ogóle było tak, jak ona się urodziła, że ja przez pierwsze pół roku nikomu jej nie chciałam pokazać. Czułam się tak, wiesz, taka... Moje. Tak, mama niedźwiedzica, to jest moje dziecko, nie chcę jej nikomu pokazywać. Ale później stwierdziłam, że bardzo chcę się tym dzielić i chcę też zarażać ludzi tą pasją do tego, żeby dzieciaki gdzieś zabierać i do tego też w jaki sposób dzieci wychowywać i też do tej diety dziecięcej, żeby pokazywać, że dzieci na przykład same mogą jeść, nie trzeba ich karmić, to też zachęcenie do tego, to się nazywa BLW. Więc stwierdziłam, że mam... Bobas ten... lubi wybór, tak? Po polsku tak się mówi, ale tak, to jest tak naprawdę baby led weaning, czyli to odstawianie od piersi, które jest sterowane przez dziecko, czyli takie dziecko wtedy, kiedy jest gotowe. I u nas to się świetnie udało i też chciałam do tego zachęcać, dlatego powstawały te wszystkie moje filmy i dlatego też pokazuję na Instagramie. Też teraz na przykład mam takie coś, że chcę pokazywać mamom, żeby pozwalały dzieciom wybierać, w co się chcą ubrać. Mhm. Bo ja na początku, jak Basia była taka malutka, to bardzo lubiłam ją ubierać tak po swojemu. Stylizowałaś ją. Znaczy tak właśnie, ja na przykład bardzo lubię kolor szary, więc ona miała bardzo dużo szarych ubrań albo też granatowych. Tak bardziej się takie stonowane kolory i tak mi się to podobało. A Basia teraz najbardziej lubi różowy. Klasyk. I tak, całkowicie. Ja myślałam, że to, jak to? Przecież myślałam sobie, co te matki robią, że te dziewczynki takie różowe, to przecież od dziecka muszą być faszerowane tym różem. To wcale tak nie jest. Ten dziecko, róż jest w nas, tak, w dziewczynkach. On jest w duszy, to jest po prostu część naszej duszy, naszego serca. Więc Basia, jak już się zmieniła na różową stronę mocy, przeszła całkowicie i na razie bezpowrotnie, to lubi się ubierać codziennie po prostu na różowo i ma ubrania ze swoimi super tam bohaterami bajek,
czy kraina lodu, więc pozwala mi się ubierać tak, jak ona chce. Ja powiem Ci, że jak ja byłam dzieckiem, to moja mama też zawsze mi szykowała różne stroje i ja miałam coś takiego, że lubiłam mieć niespodziankę, że kładłam się spać i budziłam się i nie wiedziałam, co będzie wisiało na szafie, co dzisiaj zakładam, ale też oczywiście potem przeszłam etap pod tytułem teraz ja decyduję, to jest moja stylówka. Ale miałaś tylko jedną stylizację wybraną i ubierałaś to. Tak, A, bo z Basią chyba byłam bezproblemowa. Tak... No właśnie, no tak, to nie znam takich dzieci. W sensie ja nie mam. Byłam chyba bardzo grzecznym dzieckiem. Nie wiem, jak to się stało. No, super. Potem rodzice mieli trochę gorzej z moim bratem. No. Pozdrawiamy Kubusia. Tak, pozdrawiamy. Ale właśnie o Basie też było bardzo dużo pytań, no właśnie, bo to jest taki trochę kontrowersyjny temat, pokazywanie dziecka w internecie, ale z drugiej strony prędzej czy później samo się w tym internecie pokaże. Teraz umówmy się, dzieci tak szaleją, a jeśli chodzi o różne gry i siedzenie w tabletach i tak dalej, i tak dalej. Chociaż tego właśnie Basia chyba nie ma aż tak dużo, bo dużo zaznała takiego życia prawdziwego. Tak, tak, tak. Ja ogólnie to też, ja jestem bardzo tolerancyjna, ale akurat jeśli chodzi o puszczanie bajek takim malutkim dzieciom, to... Wybiórczo. Tak, jestem wybiórczo tolerancyjna. Basia pierwszą bajkę obejrzała, jak miała 2,5 roku. My w ogóle przez pierwsze 2 lata ona nawet nie widziała, nie mieliśmy w domu telewizora. Właściwie nigdzie nie oglądała telewizji i nie oglądała żadnych bajek, szczególnie przy jedzeniu. Dzieci, często ludzie puszczają dzieciom. Jak kiedyś z pracy pojechałam na taki wyjazd do Turcji i tam było bardzo dużo Rosjan. I wszystkie dzieci tych Rosjan miały tablety i jadły śniadanie z tabletami. I to wszystkie, tam było po prostu setki dzieci ludzi. Dzieci z tabletami, to jest moja zmora. Tak. I ja po prostu, to było dla mnie tak przerażające, tak na mnie wpłynęło, że Baśka naprawdę 2,5 roku miała, jak obejrzała pierwszą bajkę. Bardzo jej to dozowaliśmy. Teraz też jest tak, że wybieramy, jakie bajki ona może oglądać. I też na przykład mamy do mnie piszą, ale jak sobie poradzić w samolocie, jak dziecko ma, wiecie, jak się leci daleko. My leciliśmy do Australii, ona nie obejrzała żadnej bajki. To jest wszystko możliwe i nawet ostatnio spotkałam taką mamę, jak wracaliśmy z Portugalii i ta mama mówi, ojejku, to dla tego dziecka to masz po prostu wszystko. Ja tam na przykład, nie wiem, mam strzykawki albo coś. Ona się po prostu tym bawi. Boże, to brzmi źle. Nie, ale takie strzykawki bez igieł, no nie? Ona po prostu się bawi, że robi mi zastrzyki albo coś jest lekarzem. Super. Jakieś takie pierdoły. Naprawdę mam dużo różnych pierdółek i ona się tym zajmuje. I to jest świetne. To jest super. I ja właśnie ostatnio też się nad tym zastanawiałam w kontekście tego, że dzieci nie mam, ale właśnie, że dzieci są takimi istotami, z których powinniśmy czerpać jak najwięcej inspiracji, bo mam wrażenie, że psujemy dzieci właśnie tymi wszystkimi rozpraszającymi tabletami i bajkami i zabijamy w jakiś sposób ich kreatywność, bo mają na tacy podane gotowe rozwiązania i te wszystkie impulsy i wtedy ta zabawa taka starodawna nie jest dla nich już tak atrakcyjna. Jasne. A takie dziecko niespaczone tym wszystkim interesuje się tak naprawdę każdą napotkaną rzeczą. Właśnie byłam nad morzem i myślałam sobie, jako dziecko siedziałabym na plaży i wzięłabym patyczek i stwierdziłabym, że ten patyczek jest fascynujący. Baśka patykami się bawi na okrągło, wymyśla tyle różnych zastosowań konkretnego patyka i tak właśnie też było w podróży, że ona potrafiła targać ze sobą przez tydzień ten sam patyk i on był raz różdżką, raz był żabą, raz był jakimś tam do badania. Był żabą, to jest najlepsze. Tak, różnymi zwierzakami. Ja uważam, że to jest piękne, to oprócz tego, że wszystko jest ciekawe, to, że też dzieci są takimi bacznymi obserwatorami, są takimi mistrzami medytacji i właśnie bycia w danej chwili i szkoda, że tak wcześnie rodzice im to zabierają, bo wiadomo, że życie, dorastanie polega na tym, że gdzieś odchodzimy od tej dziecięcej niewinności. Ale czemu w tak młodym wieku? Pozwólmy tym dzieciom właśnie tworzyć żabę z patyka. To jest dla mnie rewolucyjna idea. Basia, słuchaj, jesteś genialna, na to bym jeszcze nie wpadła. I w ogóle też było bardzo dużo pytań, bo chyba masz wśród swoich obserwatorów sporo mam. Tak. I było dużo pytań o to, jakimi zasadami kierujesz się, wychowując Basię i w ogóle jak tworzycie taką zgraną rodzinę, jak pielęgnujecie relacje między wami. Właśnie tak jak mówiłaś o tym, o tej świadomości o byciu tu i teraz, to jest moim zdaniem najważniejsze. I nawet ostatnio napisałam o tym też na moim Instagramie, że bardzo ważne jest te kilka minut w ciągu dnia, na przykład jak jemy razem śniadanie, albo jak odbieram ją z przedszkola, że to jest te kilka minut, kiedy poświęcam jej całkowicie swoją uwagę i możemy porozmawiać o tym, co u nas słychać, jak spędziłyśmy dzień, albo po prostu, nie wiem, przytulić się. Chodzi o to, żeby w ciągu dnia mieć takie momenty, kiedy nie skupiamy się na czymś innym, bo wiadomo, że trzeba dużo rzeczy zrobić, że trzeba ugotować obiad, trzeba się gdzieś przemieścić, trzeba się szybko ubrać, żeby gdzieś wyjść.
wszędzie tak jest. Nawet jak jesteśmy w podróży, to też co chwilę musimy coś zrobić. Mamy jakieś obowiązki. To nie jest tak, że pozbywamy się wszystkich obowiązków. Ale w tym wszystkim trzeba znaleźć taki czas, żeby mieć tylko i wyłącznie dla siebie, żeby to dziecko wiedziało, że może do nas przyjść i będzie miało całkowitą naszą uwagę. I ja też nie twierdzę, że jestem świetną mamą. Staram się każdego dnia. Jestem najlepszą mamą, jaką możesz. Tak, jestem najlepszą mamą, jaką mogę być, bo naprawdę nad tym pracuję i naprawdę bardzo się staram. I już myślę, że naprawdę każda mama, która zdaje sobie sprawę ze swoich niedoskonałości i się stara być lepszą mamą, już odniosła sukces, bo to już jest bardzo dużo. Więc naprawdę starajmy się po prostu być z tymi dziećmi. I ja też nie uważam, że jak już dziecko ma właśnie te 3 lata czy więcej, że to jest złe, że ono obejrzy bajkę, bo ja sama lubię z Baśką oglądać na przykład bajki Disneya czy coś, tylko nigdy nie robię tak, że telewizor leci w tle, że my coś tam robimy, a ten telewizor cały czas jest włączony albo bajka gdzieś jest włączona. Nie robimy w ten sposób. Jak oglądamy bajkę. Bajka się kończy, wyłączamy dany sprzęt. I ja po prostu traktuję tą Baśkę, jak ona by... Znaczy, bo ona jest po prostu człowiekiem, który jest mały, więc... Rozmawiasz z nią jak z dorosłym człowiekiem. Tak. Nie mówisz do niej, o dziewczyneczko, weź sobie łyżeczkę zupki. Tak. Rozmawiasz z nią normalnie. I ona też nie jest łatwym partnerem zawsze, bo ona ma bardzo silny charakter. No nie mogę powiedzieć, że nie wiem po kim, bo... Dzień dobry. Tak, dokładnie. Ma bardzo silny charakter po mnie, więc z nią trzeba jej wytłumaczyć. Jak ona się zgodzi i ma myśli podobnie. Musisz dać jej sensowne argumenty. Tak, muszę argumentować. I staram się argumentować, nie mówię tak, bo tak. Zrób tak, bo ja tak mówię. Ale skąd czerpałaś inspirację? Czy w ogóle czerpałaś skąd inspirację? Dużo osób, jak moja mama, mówi, że gdzieś instynktownie należy podchodzić do macierzyństwa i tak naprawdę każda matka w głębi serca wie, co powinna zrobić, ale jednocześnie wydaje mi się, że warto podpierać się jakimiś źródłami, czy dowiedzieć się czegoś. Nie mówię, że od razu wpaść w obsesję na punkcie tego, że teraz muszę być idealna i robię wszystko z podręcznika i po prostu to jest na niekorzyść wszystkich wokół. Tylko ciekawi mnie, czy miałaś takie osoby, czy takie właśnie materiały, z których korzystałaś. Tak, ogólnie zgadzam się z tym instynktem, tak jest, ale też nie zawsze to wszystko jest, znaczy, bo ogólnie ten instynkt jest, jeśli chodzi o utrzymywanie dziecka przy życiu, czyli ten początek, co zrobić, nakarmić i tak dalej, to wszystko przychodzi bardzo naturalnie. Ale uważam, że jeśli chodzi już o takie wychowanie, czyli już takie właśnie dyskusje z tym człowiekiem, który naprawdę to jest taki mały człowiek, który ma przecież 100 cm wzrostu, a on jest w stanie ci powiedzieć wszystko i po prostu wszystko zapamiętać, wszystko wyciągnąć z ciebie. Więc uważam, że tutaj warto się inspirować innymi rodzicami, których podejście do życia nam się podoba. Ja też czytam kilka blogów i oglądam filmy, na przykład właśnie Ellen, czy czytam książki. Ona tam dużo mówi o wychowywaniu dzieci? Tak, mówi sporo o wychowywaniu dzieci, nawet stworzyła taką serię o tym, w jaki sposób ona postępuje ze swoimi dziećmi. I moim zdaniem trzeba szukać, patrzeć na relacje właśnie innych rodziców z dziećmi i się inspirować, czerpać to, co najlepsze i to, co działa u nas. Bo to też nie jest tak, że wszystko zadziała na każdego człowieka. Na przykład u Basi bardzo ważna jest też dyscyplina. Ona po prostu musi wiedzieć, co może, czego nie może, bo inaczej może popłynąć. Naprawdę, bo ma tak silny charakter i wiem, bo ja byłam taka sama. Ale to, co mówisz, jest bardzo istotne. Wiesz dlaczego? Że ludzie mylą taki sposób wychowywania dzieci z tak zwanym bezstresowym wychowaniem. Tak? I uważają, że jeżeli dajesz dziecku wybrać, co zje i w co się ubierze, czy w którą stronę pójdziemy na spacer, co też uczy ich decyzyjności, więc jest to zasadne, to wszyscy myślą, aha, więc teraz dziecko kieruje twoim życiem. Nie, właśnie dzieci potrzebują zasad i ja zawsze to bardzo ceniłam w moim domu, że ja zawsze wiedziałam, co mogę, a czego nie mogę i wiedziałam, co jest dobre, a co złe, więc kiedy miałam jakiś głupi pomysł, to miałam zawsze ten rodzicielski głos z tyłu głowy, że to, co chcesz zrobić, nie jest w porządku. Tak. Dlaczego? Bo miałam nawkładane tych zasad, mimo że też tej dowolności miałam, powiedzmy, sporo, to jest super, że już widzisz tę informację zwrotną od Basi, że ona szanuje to, że wyznaczasz jej pewne granice. Tak. I właśnie na przykład ona decyduje, co się ubierze, ale ja decyduję, kiedy ona to zrobi i kiedy wyjdziemy. Właśnie, to jest też ważna kwestia, że ta strategia jest super, ale ty jesteś zawsze z Basią. Czy wyobrażasz sobie sytuację, w której pracujesz poza domem? Jak wtedy, nie, to trochę takie abstrakcyjne myślenie, ale czy wyobrażasz sobie to, że możesz ją wychowywać w podobny sposób, jednocześnie pracując
w biurze? Znaczy, wtedy ona by... Teraz jest tak, że my, dopóki jesteśmy w Polsce, zapisaliśmy do przedszkola i ona wychodzi do przedszkola, więc podejrzewam, że po prostu ja bym ją zaprowadzała do przedszkola i po południu byśmy spędzały czas, więc byłoby dokładnie tak samo. Ja po prostu teraz ją odprowadzam do przedszkola i ja pracuję z domu, ona jest w przedszkolu. Chyba, że jest, na przykład, nie ma katar czy coś, no to ja ją zostawiam. W ogóle chciałam zaapelować do wszystkich rodziców, jak dziecko ma katar, zostawiajmy je w domu, żeby nie zarażało innych dzieci. To jest bardzo ważne. Więc ja tak przezornie zawsze ją zostawiam. Jakby coś, chociaż on bardzo rzadko choruje, ale jak już jest pierwszy objaw, to zostawiam, żeby nie zarażała innych. I uważam, że byłoby tak samo. Dlatego, że to, co jest... I też ludzie mi na przykład mówią, ty wychowujesz w jakiś sposób swoje dziecko, ono później idzie do przedszkola i przecież... To wszystko psuje. Tak, wszystko psuje. Chciałam cię to właśnie zapytać. Jak się z tym czujesz, że nie ma jej teraz cały dzień i nie wiesz, co się tam dzieje? No i właśnie, słuchajcie, to tak samo jak... Kiedyś jedna taka blogerka napisała w dobry sposób. To tak samo jak są inne zasady panują w kinie, inne zasady, nie wiem, w sklepie spożywczym. To jest inne miejsce i dziecko to rozpoznaje. Mhm. I rozpoznaje też, że to są inne osoby. A wbrew pozorom dzieci w przedszkolach są bardzo grzeczne. Dużo grzeczniejsze niż w domu, bo... My w domu, kiedyś, jak dzieci są w ogóle takie malusieńkie, mówi się, że dziecko prawdziwie płacze tylko przy mamie. I dużo osób czytałam o tym, że mówi, to moje dziecko jak zostaje tylko ze mną, to się drze, a później przyjdzie babcia i jest grzeczne. Mhm. Bo dziecko przy tobie może być sobą. I może naprawdę powiedzieć, co mu leży na sercu. I dlatego w domu dzieci nie mają hamulców. A w przedszkolu to jest miejsce publiczne, są też inne dzieci. One czerpią zachowanie. To jest też zachowanie stadne. Jak wszystkie dzieci idą umyć rączki, no to nasze dziecko też idzie. Nie ma nie dyskutować, że ono nie chce mieć lączek, jak 20 innych dzieci idzie. Więc ja rozmawiałam z Basi, wychowawczynią w przedszkolu. Ona mówi, że Basia jest energiczna, ale jest bardzo grzeczna. Mhm. Nie nazwałabym ją bardzo grzeczną w domu. Oszczędza panie w przedszkolu. Tak, tak, tak. Oszczędza bardzo. Ja nawet często przychodzę wcześniej i ją podglądam. Bardzo mnie ciekawi, jakie ona ma relacje z innymi dziećmi. Bo też właśnie my przez to, że tak dużo podróżowaliśmy, ona spotykała dzieci... w przeróżnych miejscach. I to było tak, ja widziałam u niej, jak to jest, że jak my idziemy na plac zabaw i jest jakieś dziecko, to ona była tak podekscytowana, że jest dziecko, że codziennie chciała chodzić na plac zabaw, żeby były inne dzieci. I dopóki te dzieci nie chciały iść do domu, to my tam siedzieliśmy, żeby ona się bardzo rozbawiła. Bardzo mnie ciekawi ich komunikacja. Tak, to jest język dziecięcy uniwersalny. Ale czad. No, naprawdę czadesko. Ja bym chciała to poobserwować. To jest super. I właśnie na Galapagos to Baśka codziennie, już nawet miała takich znajomych, bo my byliśmy po tydzień na każdej wyspie, na innej byliśmy 2 tygodnie. Ona już miała stałych znajomych, przychodziła codziennie o tej samej godzinie, się bawiła. Więc naprawdę, te dzieci się po prostu porozumiewają po swojemu. A to przedszkole, do którego ją posłałaś, jest jakieś wyjątkowe? Wybierałaś je szczególnie, czy to jest po prostu takie klasyczne polskie przedszkole? Nie, nie, nie. To jest akurat, moi rodzice mieszkają na wsi i to jest jedno przedszkole, które tam jest. Mogłam ją wozić do najbliższego miasta, ale nie chciałam tego robić, bo to jest przedszkole, które bardzo mi się spodobało, jak tam weszłam. Bo wcześniej Basia chodziła do przedszkoli, na przykład w Warszawie, i to były bardzo takie ciasne przestrzenie, było jakby... Nieprzytulnie. No tak, było zupełnie inaczej, a tu jest super, jest bardzo duża sala, jest też sala gimnastyczna, jest duży plac zabaw. Bardzo mi się spodobało to miejsce, bardzo mi się spodobała po prostu atmosfera, jaka tam panuje. Więc ja po prostu tam weszłam i tak odetchnęłam, to było dziwne. Ale po prostu poczułaś, że to jest to. Tak, ja nie wiem, czy też tak masz, że gdzieś wchodzisz i czujesz po prostu... taką dobrą energię. Aurę, tak, tak, dokładnie. Nie. Więc poczułam, że to przedszkole ma super energię i że chcę ją tam wysłać. To, co też nie było łatwe ze względu na naszą dietę. Właśnie, no to było moje kolejne pytanie. Jak wy to rozwiązaliście? No, ze względu na to, że... Znaczy, sprawa mi się wydawała bardzo prosta, ale okazało się, że zmieniły się przepisy sanepidu, które są jakby lokalne, czyli tam sanepid na jakiś tam dany okręg. No i wyszło na to, że teraz jest tak, że nie można przynosić żadnego swojego jedzenia przygotowanego w domu. Okej, to trochę utrudnia sprawę. Tak, więc poszłam na rozmowę z panią dyrektor, bardzo poważną osobą, i jak poszłam na tą rozmowę, to ona była bardzo na nie, że ona w ogóle nie będzie się dostosowywać, bo tam jest, bo to jest w przedszkole, jest przy szkole, więc tam jest 500 dzieci, jest jedna stołówka i tak dalej. A ja poszłam tam z takim założeniem, że będę bardzo szanować to, co mówi ta pani. I wyjdę tam z takiego, jakby, że ona jest tutaj szefem, nie będę jej w ogóle narzucać jakby swojego zdania, tylko postaram się bardzo dogadać. I uważam, że bardzo ważna jest taka nieroszczeniowa postawa i wtedy ludzie nas dużo bardziej też szanują, lepiej postrzegają i łatwiej jest się dogadać wbrew pozorom. Tak, plus teraz powiem coś może, co nie powinnam powiedzieć, ale mam wrażenie, że wśród urzędników państwowych jest coś takiego, że trzeba sprawić, żeby oni się poczuli ważni. Tak, tak. No, no. Tak jest.
Trochę tak jest. No i poszłam do tej pani i z nią rozmawiałam i ona też mówiła, że nie i nie i nie. No i ja się jej pytam, jakie są dokładnie przepisy, na czym to polega. No i przepisy brzmią w ten sposób, że musi być oddzielna lodówka na jedzenie. Ty mi to mówiłaś? Tak, kupiłam lodówkę. I ma Basia swoją lodówkę. Tak. Słuchaj, no, dzieci chcą przynosić zabawki, jakieś, wiesz, biżuterię. Basia wbija z lodówką. Tak, Basia wbiła do przedszkola z lodówką i po prostu kupuje jej hermetycznie zapakowane jedzenie. I też ta pani z przedszkola bardzo się dogadała z nią. Ona też kupuje na przykład dzieci do Kauflandu, specjalnie do Kauflandu, albo nawet czasami do Lidla po tofu dla Basi. Mhm. Więc pani intendent w przedszkolu właśnie jeździ, też robi zakupy. Ja kupuję Basi jedzenie, które jest jakby w miarę podobne do tego, co dostają dzieci. Mhm. Czyli czasami na przykład kupuję wegańskie kiełbaski, albo jakieś kotlety, falafele, coś takiego. I ona po prostu dostaje ziemniaczki i surówkę, albo ryż, taki jak jedzą dzieci. Ale to jest spoko, to jest całkiem wygodne. No, bardzo wygodne. I pani sobie bierze z tej lodówki tą kiełbaskę, tak, czy tam kotleta czy według uznania? Normalnie po prostu ona decyduje, ta pani. Tak, ta pani decyduje. O, to spoko, masz mniej rzeczy po prostu tak, z tyłu głowy. Tak, najpierw było tak, że ona chciała się ze mną spotykać co tydzień i decydować, co tam się będzie jadła w ciągu całego tygodnia. A ja jej mówię, że no może to jest bez sensu, przecież ona może sama decydować, co akurat wybierze. I też kupuje na przykład jej jogurty, bo jeździ ta pani do Lidla i kupuje wegańskie jogurty dla Basi. Więc wszystko wyszło super. Ale powiedz mi, jak ty się z nimi finansowo dogadujesz? Musisz to wszystko pokrywać? Nie, nie, nie. Ja płacę tak normalnie w przedszkolu tyle, ile się płaci na wyżywienie. I oni w ramach tego kupują swoje rzeczy, a ja dokupuję po prostu jakieś tam inne. Okej, czyli super. Jakby też robią taki krok w twoją stronę, że kupią te jogurty. Tak, bo oni nie chcieli, żebym... Ja powiedziałam, że ja mogę wszystko kupować sama, a oni powiedzieli, że nie może tak być. Bo może też tak bali się, że będziesz wydawała więcej i prosiła, żeby ci je oddali, a tak to oni decydują? Nie wiem, to już są jakieś dalsze teorie. Czuli się źle z tym, że ja płacę za to jedzenie, a i tak bym dokupowała bardzo dużo swojego. Więc to jest bardzo w porządku. Tak, jest bardzo w porządku, bo oni po prostu mają jakiś tam budżet na to dziecko. No i chcieli ten budżet na Basię wydawać. A propos Basi i tego, co je w przedszkolu, powiedz mi, czy Basia miała jakieś wege wpadki? Nie. Nie, w sensie, że zjadła coś... Tak, tak. Nie, nie, nie. Basi się na szczęście nie zdarzyło nic takiego, ale raz zjadła cukierka i się przyznała w Biedronce. Byłyśmy w Biedronce i leżała mieszanka krakowska, taki galaretek. Tak, tak. I Basia mówi, mamo, kupisz mi tego cukierka? Ja mówię, nie Basiu, my nie jemy takich rzeczy. A w przedszkolu jadłam, a po chwili widzę na jej buzi... Grzech śmiertelny. Tak, że on, to znaczy, wiesz, czy ona, bo ona, ja jej często mówię, że jak ktoś ci daje jedzenie, żeby się zapytała, czy może to zjeść. I ona się zawstydziła i mówi, że ona nie wiedziała, czy mogła to zjeść. I to nie jest tak, że ja ją terroryzuję, wiesz, i mówię, o, nie możesz tego jeść. Tylko po prostu nie chcę, żeby było tak, że ktoś jej daje jakieś jedzenie i ona, wiesz, od razu to zjada. Więc czyli dokładnie wie, co je, czego nie je i jak ktoś jej powie, co tam jest, to ona zdecyduje sama? Nie do końca, bo to jest tak, że ja jestem straszną matką i nie daję dziecku cukru. Ona nie je cukru. Mhm. W ogóle nie je takich słodyczy tradycyjnych. Więc ona wie, że nie może jeść cukru. I właśnie ostatnio poszła z moją mamą do sąsiadki i sąsiadka przygotowała herbatę, a Basia mówi do mojej mamy, wsypała tam cukier. Fuj. Basia, wiesz, jest tak, że ona... Ale Basia kulturalnie się napiła, czy się podziękowała? Nie, nie, nie. Nie napiła się tej cukrem. Powiedziała, że nie będzie pić cukrem. Ale to nieźle, słuchaj. No, to jest takie może trochę dziwne, ale tak mi się ją udało jakby... Ja wytłumaczyłam jej, co powoduje cukier i że psuje nam zęby i tak dalej. I Basia, wiesz... Stwierdziła, że te argumenty do niej przemawiają. Tak, przemówiło że nie to chce do niej. Jeść cukru. Tak, przemówiła to do niej i ona nie je cukru sama, jakby sama teraz już mówi, że nie chce. I też jak dostała lisaka w przedszkolu, to też się najpierw zapytała, czy jest bez cukru. I przyszła i mówi, mamo, dostałam lisaka bez cukru w przedszkolu. Nice. Ale to też jest kolejne takie często pojawiające się pytanie, czyli co zrobisz, jak Basia zechce zjeść coś niewegańskiego? Jakie masz podejście do tematu? Jak już będzie dorosła, w sensie będzie miała te kilkanaście lat, będzie mogła sama decydować i pomimo tego, że pozna moje argumenty, dlaczego nie jemy produktów od zwierzęcych, będzie chciała spróbować, no to będzie jej decyzja. Teraz, dopóki jest tego nieświadoma, to, no to ja za nią decyduję. I też... Znaczy, ona się robi coraz bardziej świadoma. Ona na przykład mówi, o, dzieci jadły rybę, fuj. Ale Grusza powiedziała, że wszyscy mówią, że cheeseburger z maka jest taki dobry, wiesz co, mama, ja chyba go spróbuję.
jak już będzie miała te kilkanaście lat, to proszę bardzo. Niech to robi, to będzie jej decyzja. Ja nie decyduję za nią. Ja teraz jestem moim dzieckiem i jestem dla niej jak najlepiej. Mhm. Więc robię tak, jak uważam. Jak już będzie dorosła, będzie sama mogła decydować. Tak samo przecież, no, jak będzie chciała jej słodycze, będzie jej słodycze, no to już będzie sama płacić za dentystę. Tak, to są... I wtedy się zastanowi. Słuchaj, no. Wtedy się zastanowi. Mama mówiła i teraz tyle kasy poszło. No i właśnie to pięknie nam przeszło w temat, który chciałam z Tobą już poruszyć przy poprzedniej rozmowie, ale popłynęłyśmy. Tak samo teraz już też widzę, że Basia poszła na tapetę, także nie wiem, jak nam to wyjdzie. Ale rzucam hasło samoakceptacja. To jest temat, który jest dla Ciebie ważny i też dużo osób o to pytało. Po prostu jak podchodzisz do tematu? Jak akceptujesz siebie i mówisz, że Twoje zdrowie jest dla Ciebie najważniejsze, ale to też łączy się z dużą dozą akceptacji tego, że nie jest Ci dane cieszyć się tym zdrowiem w pełni. Tak. I właśnie moim zdaniem przez to, że nie jest mi dane, znaczy, bo też może trochę powiem, jak to wygląda background tego wszystkiego, że ja będąc w liceum byłam bardzo chora. Miałam bardzo poważną chorobę płuc i większość, podejrzewam, że ta pokrzywka też, bo to wszystko się łączy oczywiście. To jest jakaś taka fala po tym. Tak, bo przyjmowałam bardzo silne leki i to są takie leki, że ludzie na przykład 10 lat, już się zakłada, że jeśli ktoś przeżyje 10 lat po tych lekach, to już jest ogromny sukces. O Boże. Tak, ja już je przyjmowałam 12 lat temu i to są takie leki, że ludzie na przykład wypadają zęby, w ogóle takie, bo to jest bardzo silna chemia. I oni mnie wtedy wyleczyli, jakby mnie uratowali, bo ci lekarze w ogóle, oni w jednym szpitalu twierdzili, że mnie nie uratują, że to w ogóle już jest taka choroba, że tam... Ale poczekaj, to było, wiesz, z dnia na dzień w cudzysłowie, czy to było, że przez lata postępowało? Nie, ja po prostu pod koniec liceum zaczęłam bardzo chorować, byłam co chwilę przeziębiona i wszyscy myśleli, że po prostu, nie wiem, no tak mam, że może mam stres. Się maturą. Tak, i właśnie ja w ten rok, kiedy miałam maturę, w styczniu chwilę po połowinkach, to chyba wtedy połowinki są, miałam bardzo poważne zapalenie płuc. Znaczy nikt nie wiedział, że to jest zapalenie płuc, ale byłam w domu, miałam cały czas 40 stopni gorączki, byłam nieprzytomna, nie wiadomo było, o co chodzi. W końcu wysłali mnie do szpitala, okazało się, że mam zapalenie płuc, którego nie słychać, jak się przykłada ten stetoskop. Przy osłuchiwaniu. Tak, dlatego, że było atypowe, że tam było zapalenie płuc od góry, że tam górny płat płuca, dolny płat, środkowy płat płuca. No i to postępowało bardzo szybko, bo to w ciągu 4 dni już było zajęte całe płuco. Nie wiedzieli, co mają zrobić. No i już tam lekarz mówi, że nie, dobra, tam dajemy codziennie nam antybiotyki, to nie działa. No to tam ja byłam przytomna, chociaż oni myśleli chyba, że nie jestem i tak mówili przy mnie różne takie rzeczy. I w końcu mój ojciec zrobił straszną rozróbę, że jak to? Oni mi nawet już w pewnym momencie przestali mi dawać przeciwgorączkowe, bo to i tak tam w szpitalu się skończyło swoją drogą i przestali mi to dawać. Zrobił straszną rozróbę, zawieźli mnie do takiego specjalnego szpitala właśnie płucnego. I tam zaczęli mnie faszerować taką straszną chemią. I to jakby uratowało mi życie. I ja wyszłam ze szpitala miesiąc przed maturą. I cały czas brałam jeszcze te leki, bo te leki brało się przez pół roku. I one mi po prostu zniszczyły całkowicie zdrowie. A później, żeby wrócić do siebie, to myślę, że nadal nie wróciłam do siebie po tych lekach właśnie. Ale jakby dostałam to życie z powrotem. I chociaż śmieszne to jest, bo ja będąc wtedy w szpitalu w ogóle nie myślałam o tym, że nie, moje życie się skończyło, nie miałam czegoś takiego, tylko myślałam z dnia na dzień, że nie wiem, chciałabym na przykład lepiej oddychać, móc oddychać, bo wtedy miałam tak, że cały czas się dusiłam, nie mogłam złapać tchu i cały czas tylko myślałam, o, chciałam, żeby, nie wiem, było lepiej, cały czas sobie wyobrażałam, chciałam, żeby spadła gorączka, więc wyobrażałam sobie na przykład, że się okładam lodem, albo że jestem na biegunie północnym, takie śmieszne rzeczy, bo miałam, nie wiem, 41 stopni cały czas. Więc starałam się zrobić, byłam nastawiona bardzo na działanie, na to, żeby myśleć pozytywnie i na to, żeby się z tego wyleczyć. I takie było moje myślenie. Czy ty na to sama wpadłaś? Żeby o tych wszystkich rzeczach myśleć, mieć takie nastawienie? Czy ktoś cię motywował? Nie, nikt mnie nie motywował. Ja w ogóle wtedy straciłam praktycznie wszystkich moich znajomych, bo ludzie jakby... Nie wiem, ludzie o tym nie myślą, że ktoś... Okay. Wiesz, ja nagle zniknęłam. To było tak, ja nie chodziłam do szkoły przez ostatnie pół roku liceum. W ogóle tak naprawdę przez to wszystkie moje takie znajomości, nie wiem, się posypały, bo ludzie po prostu, nie wiem, zapomnieli jakby o tym, że istnieje. Się w tym... No, oprócz Łukiego. Łuki do mnie przyjeżdżał co drugi dzień. I było śmiesznie. W szpitalu przebywał ze mną cały czas. No i wiesz, i ja też wtedy, ja wcześniej, kilka, mi się wydaje, że kilka miesięcy wcześniej przeczytałam taką książkę o sekrecie. No właśnie, bo tak mi się tutaj bardzo kojarzą te techniki. No i ja wtedy sobie myślałam, dobra, wszystko mogę moją głową. Nie wiem, czy to, wiesz, miało wpływ, ale no, słuchaj, ja cały czas tylko myślałam, że ja nie mogę myśleć negatywnie. Znaczy, nie myślałam sobie, o, nie myśl negatywnie. Nie, ja po prostu byłam tak nastawiona, że wiem, że muszę myśleć pozytywnie.
No i uratowali mnie. I to, wiesz, lekarze byli w ogóle w szoku, jak to, bo jak oni mi zaczęli podawać te leki, to zaczęłam się bardzo szybko leczyć. Bardzo I to było tak, że w ciągu miesiąca to zapalenie płuc się całkowicie wyleczyło. I ci lekarze w to nie wierzyli. Mówili, że to jest niemożliwe. I cały czas nie wypuszczali mnie w ogóle ze szpitala, bo mówili, że jestem strasznym przypadkiem, że muszę siedzieć. W ogóle nie, wiesz, nie mogłam wychodzić na dwór, nic. No i ja byłam trochę wtedy już wkurzona, że nie mogę wychodzić na dwór, ale to już inna historia. No i wyszłam przed tą maturą. I na szczęście chodziłam do liceum, które było z oddziałami integracyjnymi, gdzie też były dzieci na przykład na wózkach, z różnymi chorobami. I dyrektor był bardzo wyrozumiały. I on pozwolił mi podejść do matury, pomimo tego, że nie chodziłam przez pół roku do szkoły, musiałam zaliczyć różne egzaminy. I powiedział, że mogę podejść do matury, ale że on nie poleca, bo to jest, wiesz, ogromny stres. Ja jeszcze brałam cały czas te leki, w ogóle podeszłam do matury, jak wychodziłam z matury, to zemdlałam na schodach. W ogóle były takie różne akcje, ale zdałam maturę, bez problemu poszłam na studia. I w ogóle postanowiłam nie myśleć o tej chorobie, o tym wszystkim. To po prostu zmieniło moje nastawienie do życia, że teraz zawsze uważam, że każdy dzień, który mam, to jest jakby dzień, który dostałam w gratisie. To jest piękne. Tak, traktuję wszystko jako bonus. I co potem działo się w Twojej zdrowotnej przygodzie? Było bardzo dużo różnych skomplikowanych sytuacji, bo okazało się później, że te leki wywołały insulinooporność. I to był znany fakt, że one wywołują, bo to normalnie było napisane na ulotce, ale lekarze mnie o tym nie poinformowali. I zaczęłam bardzo szybko przybierać na wadze. I miałam później bardzo dużo różnych komplikacji. Musiałam się udawać do przeróżnych specjalistów i ten mój obrzęk, który mam na nogach i rękach, obrzęk lipidowy, też zaczął strasznie szybko postępować. Ja go miałam już wcześniej, bo on się zwykle pojawia w wieku dojrzewania, ale jak wiesz, później po tych lekach moje hormony zaczęły szaleć, po prostu... Ale kiedy on się pojawił ten obrzęk właśnie w wieku dojrzewania, to też zostało to dobrze zdiagnozowane? Mogłaś coś z tym zrobić? Nie, bo to było tak, że też to nie było, nie był to duży obrzęk, on jakby się robił coraz bardziej znaczący, ale nie był, ani nie był bolesny, bo on dopiero później robi się bolesny, jak jest bardziej zaawansowany. I ja dopiero się o tym dowiedziałam, że go mam, jak już wyszłam ze szpitala i zaczęłam szukać pomocy jakby z tą insulinoopornością. O kurczę, czyli trochę wszystko Ci się tak naraz złożyło. Najbardziej mi się złożyło to, że te leki bardzo wyjałowiły mi w ogóle całe ciało, jelita. Ja miałam tak, że miałam uczulenie na wszystko. Zrobiłam sobie takie testy na alergię pokarmową i wyszło, że jestem uczulona na wszystko. Więc miałam kilka lat takich... walki o to, żeby, wiesz, tak normalnie funkcjonować. I ale... nadal udało Ci się zostać pozytywną w swoim nastawieniu? Bo myślę, że to musiało być naprawdę duże wyzwanie dla Ciebie na takim poziomie właśnie emocjonalnym. Ja nie wiem, ja się cały czas cieszyłam, że mogę oddychać. Naprawdę, bo to było tak... Ja pamiętam, no, po prostu jak człowiek ma całe jedno płuco zajęte po prostu przez zapalenie i nie może oddychać, to jest najgorsze uczucie na świecie. I to, że na przykład nie musiałam iść do lekarza, pobrać krew, zrobić badania, później jakieś zabiegi, później miałam operację też, to po prostu... nie było takie złe. I udało Ci się pozbyć insulinooporności, czy masz ją do teraz? Wiem, że to można cofnąć. Tak, udało mi się pozbyć dietą. I wtedy właśnie przeszłaś na weganizm? Tak. Bo też nie pytałam Cię o to wcześniej, a o to było pytanie, jaka jest Twoja przygoda z weganizmem, czyli zaczęło się od zdrowia? Nie do końca. To się zbiegło w czasie, dlatego że ja przeszłam na weganizm przez to, że zdałam sobie sprawę, jak straszne życie mają krowy. Bo sama kiedy miałam piersią, jak urodziłam Basię. Tak, mówiłam Ci. No. A to się zbiegło w czasie, bo to, że cofnęła mi się insulinooporność, dowiedziałam się po czasie. Okej. Okay. Czyli żyłaś przez te wszystkie lata próbując... Coś z tym zrobić. Próbując jakby żyć dalej i dbać o swoje zdrowie, jak najlepiej potrafisz. Ale... Całe moje życie było przez ostatnie tak naprawdę 12 lat podyktowane tym, co mogę, czego nie mogę, co jest dla mnie dobre, żeby... dbać o moje zdrowie. I to też jest ciężkie, dlatego że ludzie do mnie często piszą, o, to jest bardzo proste, coś takiego można wyleczyć czymś tam. Może to jest proste, jak ktoś nie miał takiej przeszłości, że nie dostał takich silnych leków, bo takie leki tak wpływają na organizm, że one, to tak jak mi mówi lekarz, nie wiadomo jak te leki wpłynęły, nie wiadomo co one zmieniły, nie wiadomo co robić, żeby to odwrócić. Trzeba próbować różnych... Znaczy, w ogóle bardzo dziękuję, że powiedziałaś o tej historii, ale ona powinna być... Jak wchodzi się na Twój profil, powinna być taka zakładka, zanim cokolwiek sobie pomyślisz lub napiszesz, to zobacz, przez co przeszłam. No, może trochę tak, ale ja w ogóle, wiesz, ja się nie czuję jakiś, nie wiem, kombatant czy coś. Ja jak o tym myślę... Jesteś! No, jestem trochę kombatantem. Dopiero jak tak rozmawiamy, to o tym myślę. A tak to nigdy... No nie jest tak, że mam cały czas z tyłu głowy, że to pamiętam. Nie, ja się po prostu cieszę z tego, co mam w tym momencie. Bo też pogodziłaś się z tym, że to Cię... Zmieniło. Zmieniło i też jakby trafiło, w cudzysłowie, na Ciebie, ale nie możesz z tym nic zrobić, więc jakby po prostu to zaakceptuj, żyj dalej. Chyba to jest dobre podejście. Tak.
ale ja też staram się cały czas zrobić coś i cały czas szukam nowych metod i tak naprawdę no nie wiem, moim zdaniem bardzo ważne jest właśnie to, żeby nie myśleć, o, jakie to straszne, że spotkało właśnie mnie, tylko myśleć sobie co, bardziej, co można zrobić. I też ja wierzę, że nie ma przypadków i to spotkało Ciebie z jakiegoś powodu, może właśnie dlatego, że Twoja głowa jest tak silna, żeby sobie z tym poradzić i dzięki temu możesz mówić do ludzi, którzy są chorzy, a kompletnie sobie z tym nie radzą, są wyprowadzeni z równowagi, są nieszczęśliwi i widzą Ciebie, myślą sobie, ona to robi, ona jest szczęśliwa, ona walczy i walczyła przez tyle lat i właśnie cieszy się każdym dniem i myślę, że jesteś przez to ogromną inspiracją właśnie dla takich ludzi. Mam nadzieję. Bardzo bym chciała działać tak, żeby właśnie inspirować ludzi i to, właśnie też do samoakceptacji, ale bo chciałabym jeszcze tak naprawdę powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, że ja dopiero teraz jak patrzę wstecz, to nigdy nie myślałam o tym, że przegrałam życie, że wyszłam ze szpitala i nie myślałam sobie, ojej, dobra, teraz będę leżeć i nic nie robić, bo życie jest takie straszne. Nie, ja w ogóle wyszłam ze szpitala. Pierwsze, co zrobiłam, to zrobiłam prawo jazdy. Zdałam maturę, poszłam na studia informatyczne i po prostu wyprowadziłam się od razu z domu. Jak tylko przestałam dać leki, wyprowadziłam się z domu, poszłam na studia i moje życie było tak intensywne, jest sprawa, kurczę, Anula, no nieźle, to było niezłe, naprawdę. Szacun teraz dla tej 19-letniej Anuli. I chciałam właśnie ludziom powiedzieć, żeby nie użali się tak nad sobą, tylko tak, żeby działali. Ale też po prostu tyle, twoja historia jest dla mnie o tyle inspirująca, że daje dużą perspektywę, jakby zmienia Twoje podejście do swojego własnego życia, nawet jeśli nie doświadczyłaś czegoś takiego jak Ty. Bo osoba, która, nie jedna osoba, która jest całe życie w cudzysłowie zdrowa, w sensie nie ma jakichś konkretnych schorzeń, które rzeczywiście blokują ją od tego normalnego życia, tak jak powiedziałaś, użala się nad sobą, że często widzimy nasze małe, wielkie problemy. I nie mówię, że one nie są ważne, bo też wychodzę z założenia, że każdego problemy są największymi, jakie ma, oczywiście, więc też nie ma co się porównywać. Ale czasami warto odsunąć się od tych swoich problemów, spojrzeć na kogoś, pomyśleć sobie, dziewczyno, na co ty narzekasz? No myślę, że tak, myślę, że to jest dobre. Jeśli to pozytywnie na nas zadziała, to powinniśmy tak robić. I myślę, że ja też nie wiem, nie afiszuję się właśnie, nie mówię o tej mojej historii, że jestem człowiekiem, który wygrał życie. Nie chcę w ten sposób, bo ja bym bardziej chciała... Te osoby, które mają i tak poznają moją historię w jakiś sposób, a chciałabym inspirować tym, co robię teraz i tym, jakim człowiekiem jestem teraz. I właśnie dlatego staram się pokazywać to, że chociaż mam nieidealne ciało i to też nie chcę ludziom mówić, o, ja mam takie ciało dlatego, że jestem bardzo chora, czy byłam bardzo chora, a nie dlatego, że jestem, nie wiem, leniwym człowiekiem. Nie chcę nikomu nic wytykać, bo uważam, że nawet jeśli ktoś był bardzo leniwy i wygląda teraz źle, to i tak uważam, że on ma prawo, żeby być szczęśliwy już teraz i nie mamy prawa, żeby mówić, jesteś okropnym człowiekiem, bo ci się nic nie chce i teraz siedzi i gnij w swoim mieszkaniu i płacz. Tylko uważam, że takim ludziom trzeba powiedzieć, że sami decydujemy o tym, czy jesteśmy szczęśliwi. Możemy sięgać po szczęście teraz i mamy do tego prawo. I jeśli będziemy szczęśliwi, to będzie nam się bardziej chciało dbać o siebie i dbać o swoje zdrowie. I nie będziemy leniwi, jak będziemy szczęśliwi. Tak, tylko że pytanie, jak z dnia na dzień być szczęśliwym? To wiesz, jest też... temat filozoficzny rzeka, nie jest tak łatwo nagle przestawić swoje myślenie i część z nas ma to ten przywilej i ja też jestem tą osobą, która się urodziła z dużą dozą po prostu optymizmu i zawsze dla mnie szklanka była do połowy pełna i często właśnie dostawałam pytania, co zrobić, żeby mieć bardziej pozytywne nastawienie, zastanawiałam się, kurczę, no ja nic z tym za bardzo nie robiłam, aczkolwiek też są jakieś narzędzia, które mogą nam pomóc, ale bardzo mi się podoba, co powiedziałaś właśnie, że nie myślisz sobie, nie mówisz do ludzi, nie oceniaj mnie, bo przeszłam to i to, tylko nie oceniaj mnie po prostu. Tak? Tak, dokładnie. Czyli każdy z nas ma jakąś historię, każdy z nas ma jakiś powód, każdy z nas ma jakiś problem, ale kiedy widzisz osobę, która nie wygląda czy nie zachowuje się tak, jak wskazuje na to jakaś norma społeczna, to po prostu poczekaj, popatrz, co ona robi ze swoim życiem i dopiero potem zastanów się, czy ci to odpowiada, czy nie. I też to jest w sumie spoko właśnie, żeby tak też nie afiszować się swoimi chorobami. Tak. Bo też nawet myślę, że dla Twojego zdrowia psychicznego to jest lepsze, bo nie przypominasz sobie tak, o tym w kółko. Tak, ja w ogóle o tym nie myślę na co dzień zupełnie. To jest ekstra. Tak, to zmieniło moje nastawienie, bo tak jak mówić, że czy szklanka jest pełna czy pusta. Ja w ogóle się cieszę, że mam szklankę. To jest piękne. Powinnam to wziąć jako cytat do naszej rozmowy. Ania, cieszę się, że masz szklankę. W ogóle co my rozmawiamy, czy jest pusta, czy pełna. To już jest drugi poziom. W ogóle masz szklankę, wygrałaś. Tak.
życie metaforą szklanki, pozdrawiamy. Teraz jeszcze mi się przypomniało, że miałam kilka pytań od obserwatorów takich, powiedziałabym, randomowych, trochę podróżniczych, więc trochę zmienimy atmosferę. Ten śmiech tak nam to ładnie przerzucił i na pewno było pytanie, czy jest jakiś produkt, chociaż sądzę, że możliwe, że o tym już rozmawiałyśmy, to było dawno i moja pamięć to ewidentnie zawodzi, który cenimy sobie bardzo za granicą, a nie ma go w Polsce. Coś, co chciałabyś, i też to było pytanie do mnie, więc muszę się zastanowić. Coś, czego nie ma w Polsce, ale jest w innym kraju, dowolnym. Mi się bardzo podobają wszystkie produkty z kokosa. I bardzo mi się podobają miski kokosowe, a w Polsce jest je ciężko dostać i to jest, ubolewam nad tym i chciałabym, żeby każdy z nas mógł mieć miski kokosowe, sztućce kokosowe i wszystkie takie właśnie rzeczy, bo u nas na przykład są odpowiedniki drewniane, ale one są strasznie drogie, a te z kokosa to tak naprawdę jest odpad, bo... Tak, to produkt uboczny. Tak, przy mleku kokosowym, w jurkach czy coś i te miski im zostają i one są mega tanie, tam kosztują $1 i to też już z prowizją. Więc chciałabym... Znaczy właśnie to jest ten problem. One u nas są, tylko są mega drogie. Tak, tak. Więc tak. To nie jest taki produkt standardowy, tylko raczej bardziej ekskluzywny. Jest tak, ekskluzywny. Więc to, ja powiem, przyszło mi teraz do głowy, ale to będzie taki typowy, po prostu czuję się jak człowiek mem, mówiąc to, bo podoba mi się to, że na przykład w Edynburgu w wielu miejscach można kupić w różnych knajpkach kombuczę z nalewaka. Aha. I to jest ekstra, bo jakby staram się go ograniczać ilość opakowań i oczywiście. Zawsze po prostu biorę wodę z kranu wszędzie, ale to jest takie miłe, że ktoś ci może nalać kombuczę i przy okazji jesteś i zdrowa, i eko, i jest to pyszne. Ale w Warszawie w lokal Vegan Bistro też mają wielki taki słój. Okej, okay, dobrze. Domowej. Nie byłam, słuchaj, chyba z 2 lata. Dobra, kolejne z tych takich podróżniczo fajnych pytań to jest to, czy wolisz kemping czy hotel? Tak metaforycznie bardziej to ujmując. To jest przykre, ale wolę hotel. I jest przykre dlatego, że bardzo mi się podoba idea kempingu. I byliśmy w Australii na glampingu. Właśnie chciałam powiedzieć, tak. Glamping brzmi już trochę lepiej. Tak. Wcale nie jest lepsze. Od razu powiem, bo ja akurat mam tak, że na mnie bardzo działają różne trawy. I ja jak śpię przy trawie, to później się budzę całkowicie zatkanym nosem. Okay. I to jest dla mnie nie bardzo przyjemne, ale podoba mi się ta idea i bardzo bym chciała pojechać na przykład na takie, są glampingi, gdzie się śpi w przezroczystym namiocie i widać gwiazdy wieczorem. I bardzo bym chciała. Tak, w Tajlandii to jest ekstra. No właśnie. Ale powiem Ci, że niestety moja odpowiedź jest taka sama. Znaczy, nie mam, znaczy, bardzo lubię też ideę kempingu, ale na ostatnim openerze zrozumiałam, że się tego kompletnie nie nadaje. Pod wieloma względami, już nie wchodźmy w szczegóły. Natomiast glamping brzmi super, gdzie masz to takie doświadczenie bycia w zgodzie z naturą, nie ma zbyt dużo rzeczy wokół ciebie, ale jednocześnie standard jest zachowany, ale no możemy sobie przybić piątkę jako hotelowe dziewczyny. To trudno, przyznałyśmy się. Nie wstydzę się tego aż jakoś tak bardzo. No, ale ja też z drugiej strony chcę powiedzieć, że na pewno zabiorę Basię na taki prawdziwy kemping, bo ja jeździłam z moimi rodzicami i to są naprawdę fajne wspomnienia. Tak, to właśnie to trzeba powiedzieć, że to nie jest tak, że jesteśmy dziewczynkami z hotelu pięciogwiazdkowego, które w życiu nie były w dziczy. Ja też jeździłam przez całe życie z rodzicami, ze znajomymi do miejsca, które nie miało prądu, gdzie byliśmy albo właśnie w domu bez prądu, albo w namiocie, gdzie nie było wody bieżącej, były wychodki i nawet do teraz, tak jeszcze tak dwa lata temu byłam ostatni raz, i zupełnie nie jest tak, że nie przeżyłam takiej dziczy. Raz na jakiś czas super, nie? Tak, czy właśnie kąpania się w misce i tak dalej, tak, i tak dalej. To oczywiście. Trzeba przeżyć, dlatego ja też swoje dziecko bym zabrała, że potem, kiedy jest taka potrzeba, to idziesz w krzaki i problem z głowy. Oczywiście, Baśka już akurat jest tutaj przyzwyczajona, ale jeszcze a propos pięciogwiazdkowych hoteli, to tylko powiem, że my podróżujemy z plecakiem. Zawsze ja mam plecak, Łuki ma plecak, Baśka ma swój mały plecak. No i wyobraź sobie, jak śmiesznie w tych hotelach pięciogwiazdkowych reagują, jak chcą wziąć nasz bagaż, to jest tylko plecak. Więc jesteśmy takimi niespotykanymi gośćmi w takich miejscach. Ale to jest najwygodniejsza opcja z tym plecakiem. Zgadzam ja też tak, się. Odkąd pierwsza raz pojechałam właśnie do Tajlandii z plecakiem, to stwierdziłam, że jak ja mam po tych uliczkach targać walizkę, nie. Oczywiście, tak. Jeszcze jakie ćwiczenie po prostu, muszę sobie wzmocnić tutaj cały tłów od tego plecaka. Potem też można i przekląć ten plecak parę razy. Plecaki są super. Ja uwielbiam, naprawdę. Ważna kwestia, no, taka kontrowersyjna w przypadku twórców internetowych, czyli gdzie jest przyjemność z chwili, a gdzie jest uwiecznianie? Co wolisz, co wybierasz? Ja uwielbiam uwieczniać i mam wrażenie, że to zwiększa moją przyjemność chwili. Bo dzięki temu mogę do tego wrócić. Tak, i wtedy naprawdę ja czuję... Wygrywasz po prostu. Wygrywam, no. Wygrywam. Czuję, że wygrałam. Ale jeszcze w ogóle jest tak, że ja nagrywam takie małe urywki
zwykle w ciągu dnia telefonem. I wieczorem dopiero to wrzucam. I jak później wieczorem już, wiesz, Basia śpi, już mam taki czas i ja tak sobie układam w głowie ten dzień. I ja wierzę, że dzięki temu zapamiętuję lepiej ten dzień. I mam takie już właśnie trochę przetrawione te podróże dzięki temu. Wszystko mam tak ułożone i mogę powiedzieć w spójną historię. Uwielbiam to. Ale to jest bardzo fajne podejście. Powiem Ci, że ja tak nie mam. Ja wolę, ja zdecydowanie, szczerze odpowiadając na to pytanie, wolę nie uwieczniać. Mm-hmm. Wtedy czuję, że naprawdę przeżywam jakiś moment. Co nie zmienia faktu, że uwieczniam z wiadomych przyczyn i też przyznam szczerze, że lubię to, co powiedziałaś, czyli przeżywanie tego jeszcze raz. Fajnie jest zobaczyć, co robiłam, kiedy byłam właśnie teraz w Curychu u mojej przyjaciółki, czy właśnie nawet wiem, że w przyszłości będę miała pamiątkę, że mogę zobaczyć dokładnie, jak wyglądał mój wrzesień na pierwszym roku studiów, w drugim roku studiów, tak, na trzecim roku studiów, czwartym. To jest ekstra i tak samo właśnie wiem na przykład, że moja przyjaciółka wraca do vlogów, kiedy razem nagrywałyśmy w Madrycie, bo mieszkałyśmy wspólnie. I to jest ekstra, ale dla przeżycia samej chwili uwielbiam to uczucie, kiedy myślę sobie, robię zdjęcie oczami. Oczywiście. I odkładam telefon, bo nie jestem w stanie tego wtedy przeżywać. Oczywiście, też mam takie momenty. A znasz ten film Sekretne życie Waltera Mitty? Nie, zaczęłam kiedyś oglądać, ale a on jest, to jest genialny film. I właśnie tam jest taki moment, gdzie jest taki fotograf przyrody. Mhm. I on siedział kilka tygodni przykryty jakąś tam skarpą i jakimiś tam, nie wiem, liśćmi, gałęziami, coś tam, żeby uwiecznić zdjęcie, żeby na zdjęciu uwiecznić jakiegoś tam rysia, czy tam kota, który jest rzadko spotykany. I jak już go zobaczył, to nie nacisnął z pustu migawki, bo po prostu wolał patrzeć. No i powinniśmy czasem się kierować. Jasne. Tym. Ja też mam takie momenty, ale mam takie momenty, szczególnie to są momenty na przykład takie rodzinne też. Mhm. To są dla mnie w ogóle momenty, które są bardzo ważne, żeby spędzać je, po prostu właśnie być całkowicie skupionym tylko na tym. I też takie momenty z Basimilem właśnie codziennie. Ale tak to sobie myślę zawsze, że kurczę, ja to przeżywam i może ze mną to przeżyć na mnie kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy osób. I też uważam, że to jest taka jakaś moja misja. Tak. I to jest ten argument, który właśnie też do mnie zazwyczaj przemawia, że myślę sobie, dobra Karolina, ale masz materiał, który możesz się podzielić z innymi i wtedy oni będą z Tobą w tym miejscu. Tak. Więc jest to warte tego, żeby postarać się gdzieś to wypośrodkować, ale no mówię, dla mnie też ważny jest taki urlop od uwieczniania. Oczywiście. A wychodzi mi to tragicznie, ale będę nad tym pracowała. Natomiast Aniu, słuchaj, ja Ci chciałam na koniec powiedzieć, albo zanim Ci to powiem, to Ty powiedz jeszcze, gdzie Ciebie można znaleźć i gdzie można kupić Twoje e-booki. Chwila tak. Na self-promo. Dobra, no to ja najbardziej zapraszam na mój Instagram anna_sudol. Wszystko podziękujemy. Jak piszecie Anna, tak, to mnie znajdziecie. Tam też możecie znaleźć moje e-booki, dlatego że moją ogromną pasją jest gotowanie i spełniam się w tworzeniu przepisów. W ogóle to z tego jestem dumna, że potrafię stworzyć przepisy, bo kiedyś sobie myślałam, no, wow, jak ci ludzie, taka Nigella, jak ona tworzy te przepisy. Właśnie tak. Tak. Właśnie tak, że ma doświadczenie w kuchni i po prostu już, wiesz, jak łączysz te przez tyle lat, gotujesz, to w końcu już wiesz, co trzeba ze sobą połączyć, żeby co wyszło i to jest cudowne i cieszę się, że dorosłam do tego, bo to już naprawdę tyle lat w kuchni mi to zajęło i moja mama ostatnio powiedziała, wiesz co, kiedyś nie lubiłam twojej kuchni, ale teraz się wyrobiłaś. Tak, no, to jest bardzo, bardzo ważna opinia. Tak, to było dla mnie bardzo ważne, bo ona zawsze mówiła, że jakiś tak wymyślasz, a teraz jej nagle już smakuje to, co robię, więc wiecie, ostatnie 10 lat spędziłam gotując bardzo dużo, bo właśnie po tym, jak wyszłam ze szpitala, okazało się, że mam tyle tych alergii różnych coś tam, to zaczęłam mega kombinować w kuchni. I to bardzo wpłynęło na moją kuchnię, więc teraz właśnie w moich e-bookach i też mam e-booka najnowszego z przepisami na wegańskiego grilla i z tego też jestem dumna. Tak, ale powiedz, jakie są, bo masz trzy. Mam trzy, mam e-book ulubiony, gdzie są moje ulubione przepisy. On jest czadowy. Dzięki. Do tej pory mam zrobić gofry z mąki siecierzycy i jeszcze ich nie zrobiłam. Dlaczego? Bo nie mam gofrownicy. Jest taka polska marka, Dezel się nazywa. Mm-hmm. Robi świetne gofrownicy z dużą mocą. Bardzo polecam. Okay. I też nie są takie drogie. Ale właśnie jest ulubione, bo są ulubione przepisy. Łuki się z nimi śmieje, że to jest taki januszowy, że dosyłam go ulubiony. Ale nie mogłam inaczej. Słodki. No, ale po prostu nie mogłam, naprawdę. I ludzie mi pisali, a jak masz trzy e-booki, którego mam kupić? No kup ulubionego, bo on jest ulubiony. A drugi jest lekki i to są takie przepisy na wiosnę i na lato, właśnie takie lekkie i tam zaprosiłam też dietetyka do współpracy, więc są tabelki odżywcze i też jest napisane, ile to ma kalorii, tłuszczu, białka i też tam mikro, makroelementy są rozpisane, więc też jestem zadowolona. I tam też jest właśnie, on jest bez oleju i bez cukru, chociaż ulubionym też nie ma cukru.
A trzeci jest właśnie grillowy i też tam są tabelki od dietetyka. No na grillu musi być olej. No, trochę tak, trochę musi, ale też jest dużo różnych sposobów, żeby było, wiesz, smacznie i bez tego. I też dużo tych rzeczy, które są niby na grilla, można przygotować albo na patelni w domu, albo w piekarniku. Więc zrobiłam takie przepisy, że są tak naprawdę nie tylko grillowe, ale też imprezowe. Żeby, wiesz, jak robimy imprezkę w domu, to co tam przygotować, więc jestem z tego bardzo zadowolona. No i można mnie znaleźć też na moim YouTubie. Jest Instagram, tam jest też link właśnie do moich e-booków. Na Instagrama też wrzucam, jak ludzie gotują z moich przepisów. Wiesz, że to jest najlepsze, co mi się po prostu przytrafi. To jest najlepsze uczucie na ziemi. I myślisz tak, Boże, dzisiaj ktoś zrobił moją szarlotkę na śniadanie. Mam takie, to jest takie wspaniałe. Tak. I te dzieci jedzą te przepisy. I ludzie mi wysyłają, jak zobacz, moje dziecko nic nie jadło i jest bardzo wybredna z twoich przepisów. Po prostu, wiesz, prosi o dokładkę. Jest, jeju. I tak ja naprawdę czuję w ten sposób, że ma wpływ, bo jestem w tych ludzi, u nich w kuchni, nie rozumiesz, o co chodzi. Mówię, wow, to jest czederskie. Najlepsza rzecz naprawdę, która mi się przytrafia. I kiedyś miałam taki cytat na komputerze, na tapecie, na moim laptopie, że kłaść się spać ze świadomością, że zrobiło się dzisiaj coś cudownego. I to jest dla mnie cudowne, że właśnie te ludzie robią te przepisy. To powiedz, Aniu, co Cię teraz czeka w najbliższym czasie? Nad czym pracujesz? Może nam coś zdradzisz? No dobra. Zdradzę. A kiedy pojawia się... Co jakiś miesiąc albo... Dobra, to mogę zdradzić. Dobrze. Właśnie tworzę swój pierwszy produkt fizyczny. Jesteś pierwszą osobą, która się o tym dowie. Boże? Tak. Czuję się tak wyjątkowo. Tworzę biżuterię. I to pierwszy będzie naszyjnik z napisem wystarczająco dobra. Bo, no, bo chcę po prostu... Dla mnie biżuteria jest czymś, co dla mnie coś znaczy i czymś, co coś przypomina. To nie jest tylko ozdoba, tylko ma jakieś znaczenie, symbol. I chcę zrobić takie właśnie naszyjniki, żeby każda dziewczyna, każdy człowiek pamiętał o tym, że jest wystarczająco dobry do tego, co chce zrobić. Że nie będzie wystarczająco dobry, jak skończy studia, będzie miał swoje mieszkanie, czy zrzuci 10 kilo, tylko jest wystarczająco dobry w tym momencie, jest wystarczająco dobry, żeby być szczęśliwy. I chcę, żeby była taka przypominajka, coś ładnego, co będziemy mieć zawsze przy sobie, ale też naszyjnik, że jak tylko się go dotknie, to człowiek będzie o tym pamiętał. I to jest taka moja misja, żeby ludzie o tym pamiętali. Bo moim zdaniem, bo świat byłby dużo piękniejszym miejscem, gdyby ludzie byli szczęśliwsi i właśnie pamiętali o tym, że są wystarczająco dobrze. Gratuluję Ci tego z całego serca. Dzięki. I trzymam kciuki za ten cudowny projekt. Dziękuję Ci za tę niesamowitą rozmowę po raz kolejny. Jesteś wspaniałą osobą. Mam nadzieję, że będziesz inspirowała coraz to szersze grona ludzi i będą przez to chociaż trochę bardziej szczęśliwsi, wiedząc, że są wystarczająco dobrzy. Dziękuję, piękna puenta. Dzięki, do usłyszenia. Pa, trzymajcie się, pa. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Tak jak zawsze mam do Was małą, dużą prośbę. Jeżeli podcast Wam się podoba, chętnie go słuchacie, będzie mi bardzo miło, jeżeli wystawicie mu pozytywną opinię. Dzięki temu podcast trafi do szerszego grona odbiorców, a ja wierzę w to, że jeżeli coś podoba się mi, to chcę, żeby jak najwięcej osób się o tym dowiedziało. Także jeżeli słuchacie podcastu w aplikacji podcasty na iPhone'ach lub też na iTunesie, pamiętajcie, że tam możecie dać podcastowi 5 gwiazdek lub mniej, oczywiście wedle Waszego uznania, oraz zostawić jakiś komentarz, jakąś recenzję. Jeżeli słuchacie na Spotify, tam możecie zaobserwować mój podcast oraz po raz kolejny zachęcam Was też do zajrzenia na konto na Instagramie Karolina Sobańska Podcast, bo tam daję Wam możliwość zadawania pytań, dowiadujecie się, kto będzie gościem i jest tam sporo informacji zza kulis. Przypominam, że podcast ukazuje się w poniedziałki. Rozważam, słuchajcie, zmianę godziny, więc dajcie mi znać, czy chcecie, aby podcast ukazywał się w poniedziałek o 7, 8 rano, tak abyście mogli zacząć nowy tydzień z nowym odcinkiem. Czekam na Wasze zdanie i opinie i oczywiście też na YouTubie możecie zasubskrybować mój kanał, bo tam też pojawiają się podcasty i tam w komentarzach bardzo lubię również z Wami rozmawiać o odcinkach. Jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i do zobaczenia, a raczej do usłyszenia za tydzień. Cześć!